Czy zbrodnie można traktować w kategorii wyzwania? Choć dzisiejsza historia ma już niemal 100 lat, to brzmi zaskakująco współcześnie. Bo okazuje się, że wtedy też można było mieć wszystko, a mimo tego ciągle chcieć więcej. Jest 21 maja 1924 roku. 14-letni Bobby Franks wychodzi ze szkoły i od razu kieruje się w stronę domu. To bardzo zdolny i aktywny uczeń. Poza nauką angażuje się w działalność klubu dyskusyjnego, gdzie w ramach debaty sprzeciwia się karze śmierci. Uczniowie i nauczyciele wiedzą, że Bobby jest świadomy swojej nieprzeciętnej inteligencji i bardzo pewny siebie, przez co często postrzega się go jako nieco zarozumiałego i trudnego w relacjach. Zbliża się pora kolacji, a nastolatka nadal nie ma w domu. Jego rodzice, Jacob i Flora, zaczynają się niepokoić, ponieważ syn nie kontaktował się z nimi i nie uprzedzał, że będzie później. Ojciec wychodzi nawet, żeby sprawdzić znajdujące się w sąsiedztwie korty, gdzie Bobby grywa w tenisa, ale tam też go nie ma. Robi się coraz później, więc Flora postanawia sprawdzić, czy chłopak nie zasiedział się u któregoś z kolegów. Rodzina jest majętna i posiada w domu telefon, więc Jacob kontaktuje się z dyrektorem szkoły i upewnia się, czy jego syn nie został przypadkowo zamknięty w szkole. Udaje się mu nawet uzyskać zgodę na to, by wejść do środka, aby poszukać syna, ale nie ma go w budynku. W tym czasie Flora czeka w domu na wypadek, gdyby Bobby wrócił. Nagle słyszy dźwięk dzwoniącego telefonu. Z nadzieją chwyta za słuchawkę, ale wtedy słyszy głos nieznajomego mężczyzny. Przedstawia się on jako Johnson, po czym bez emocji mówi kobiecie: "Twój syn został porwany. Wszystko z nim w porządku. Dalsze wiadomości będą rano." Flora traci przytomność. Jej mąż wraca do domu ze swoim przyjacielem prawnikiem. Cała trójka zastanawia się, co robić. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że motywem porwania mogą być pieniądze. Rodzina mieszka w zamożnej dzielnicy Chicago. Żyją wśród żydowskiej elity, choć nie do końca są akceptowani społecznie. Już jakiś czas temu wyrzekli się wiary żydowskiej, przyjęli wiarę chrześcijańską i zaangażowali się w działalność naukową. Jacob dorobił się majątku, prowadząc lombard. W obawie o swojego ukochanego syna postanawiają zgłosić się na policję. Wiedzą, że ich status materialny oraz niezrozumienie na tle religijnym mogą kierować porywaczem i że syn może być w niebezpieczeństwie. Po niespokojnej nocy, z samego rana, rodzice Bobiego otrzymują list z żądaniami. Jest on skierowany do Jacoba, a jego treść brzmi: "Szanowny panie, jak już zapewne wiesz, twój syn został porwany. Zapewniam, że obecnie czuje się dobrze i jest bezpieczny. Nie musisz się obawiać, że wyrządzę mu krzywdę fizyczną, pod warunkiem, że będziesz ściśle przestrzegać poniższych instrukcji i kolejnych, które otrzymasz w przyszłej korespondencji. Jeżeli jednak choć odrobinę złamiesz nasze zasady, jego karą będzie śmierć. Po pierwsze, z oczywistych powodów absolutnie nie próbuj kontaktować się ani z organami policji, ani z jakąkolwiek prywatną instytucją. Jeśli skontaktowałeś się już z policją, pozwól jej kontynuować dochodzenie, ale nie wspominaj o tym liście. Po drugie, zabezpiecz dziś do południa 10 tysięcy dolarów. Pieniądze te muszą składać się wyłącznie ze starych banknotów o następujących nominałach: 2000 dolarów w banknotach 20-dolarowych, 8000 dolarów w banknotach 50-dolarowych. Pieniądze muszą być stare. Jakakolwiek próba wręczenia nowych lub oznaczonych banknotów sprawi, że całe przedsięwzięcie będzie daremne. Po trzecie,
Pieniądze należy umieścić w dużym pudełku po cygarach, a jeżeli nie jest to możliwe, w ciężkim pudełku kartonowym, bezpiecznie zamkniętym i owiniętym w biały papier. Papier do pakowania należy na wszystkich otworach przykleić woskiem. Po czwarte, miej przy sobie pieniądze, przygotowane zgodnie z powyższymi wskazówkami i bądź w domu po godzinie 13. Upewnij się, że telefon nie jest używany. Na końcu pojawia się to samo nazwisko, które padło w rozmowie telefonicznej. George Johnson. Nieznajomy mężczyzna zapewnia, że chłopcu nic się nie stanie, jeśli tylko rodzice spełnią postawione warunki. Trudno im jednak w pełni zaufać porywaczowi. W czasie, kiedy Jacob idzie po pieniądze, zaprzyjaźniony prawnik dzwoni do swojego znajomego, który jest detektywem w policji w Chicago. Do rodziny dociera również informacja, że w pobliżu jeziora Wolf Lake znaleziono ciało chłopca, który prawdopodobnie utonął. Jacob stwierdza jednak, że opis nie pasuje do jego syna. Dla pewności wysyła tam swojego szwagra, aby ten potwierdził, czy to na pewno nie jest Bobby. Rodzice w napięciu oczekują na telefon, który w końcu zaczyna dzwonić. Odbiera prawnik. Słyszy, że zaraz zostanie wysłana żółta taksówka, do której powinien wsiąść i pojechać pod wskazany adres, po czym wejść do apteki, która się tam znajduje. Mężczyzna przekazuje telefon Jacobowi, a porywacz George Johnson powtarza całą wiadomość. Niestety, odbiorcy komunikatu są tak rozemocjonowani, że już chwilę po zakończeniu rozmowy obaj zapominają, pod jaki adres mieli się udać. Z przerażeniem próbują sobie przypomnieć, gdzie znajduje się wspomniana apteka, ale ich paniczne rozważania przerywa kolejny telefon. Dzwoni szwagier Jacoba. Ku zaskoczeniu wszystkich mówi, że znalezione ciało to bez wątpienia porwany Bobby Franks. Zrozpaczeni rodzice pogrążają się w żałobie, a śledztwo w sprawie porwania i śmierci Bobiego nabiera rozpędu. Poszukiwania są utrudnione przez to, że mężczyźni zapomnieli adresu apteki, w której powinni otrzymać dalsze wskazówki od porywacza. Pod dom rzeczywiście podjeżdża żółta taksówka, ale jej kierowca nie otrzymał żadnych wytycznych co do dalszego celu podróży. Niedługo później we wskazanej aptece dzwoni telefon, a rozmówca prosi o podanie słuchawki panu Franksowi. Pracownik twierdzi, że nikogo takiego tam nie ma. Kilka minut później telefon dzwoni ponownie. Osoba po drugiej stronie wydaje się zdeterminowana. Tym razem podaje rysopis Jacoba, ale aptekarz ponownie mówi, że nie widział takiej osoby. Wstrząśnięty śmiercią syna Jacob oferuje nagrodę w wysokości $5000 za pomoc w schwytaniu sprawcy. Do tej puli kolejny 1000 dokłada szef policji. Do akcji przyłączają się również dwie najbardziej popularne gazety lokalne, powiększając nagrodę jeszcze o $10000. Śledztwo obejmuje prokurator stanowy Robert Crow, znany ze swojego uporu i zadziorności. Poza moralną potrzebą wyjaśnienia tej sprawy upatruje w niej szansy dla swojej kariery. Zaangażowany w działalność polityczną mężczyzna już od jakiegoś czasu próbuje wyrobić sobie pozycję lidera w regionie Chicago, a rozwiązanie tej głośnej sprawy niewątpliwie mogłoby mu w tym pomóc. Ważnym elementem dochodzenia jest zbadanie miejsca, w którym znaleziono zwłoki. Ciało znajdowało się w przepuście w pobliżu jeziora, blisko torów kolejowych. To właśnie pracownicy kolei wyciągnęli ciało chłopca z wody. Był nagi. W pobliżu nie udało się zabezpieczyć jego ubrań, na ziemi znaleziono jedynie okulary. Analizie zostaje poddany również list z żądaniem okupu. Eksperci twierdzą, że został on napisany na maszynie do pisania Underwood. Śledczy nie mają wątpliwości. List musiała napisać osoba wykształcona, posługująca się perfekcyjną angielszczyzną. Zgodnie przyznają, że inteligencja to bardzo niebezpieczna cecha u przestępców i wszystko wskazuje na to, że motywem zbrodni była zwyczajna chciwość. Funkcjonariusze wiedzą na tym etapie dwie rzeczy. W porwanie musiał być zamieszany ktoś wykształcony
i świadomy tego, że Bobby pochodził z bogatego domu. Śledczy zatrzymują trzech nauczycieli nastolatka, a w trakcie przesłuchania dochodzi do przeszukania ich mieszkań. Ostatecznie jednak wszyscy zostają zwolnieni. Kolejny trop to znalezione przy ciele chłopca okulary. Rodzice są bowiem pewni, że te nie należały do niego. Policja postanawia skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi zakładami optycznymi oraz opublikować zdjęcia okularów w gazetach. W sprawę angażuje się coraz więcej osób, w tym 19-letni przystojny student Richard Loeb, na co dzień sąsiad rodziny Franks. To on sugeruje, że warto byłoby zlokalizować aptekę, do której miał udać się Jacob. Dołączają do niego inne osoby, w tym reporterzy Daily News. Razem sprawdzają kolejne obiekty, aż w końcu docierają do właściwego miejsca. Pracownik apteki przyznaje, że faktycznie odebrał poprzedniego dnia dziwne telefony i ktoś wypytywał o pana Franksa. Richard jest wyraźnie podekscytowany. Cieszy się, że jego wiedza wynikająca z zamiłowania do czytania kryminałów do czegoś się przydała. Wtedy jeden z reporterów pyta go, czy znał ofiarę. Student potwierdza, po czym się uśmiecha i dodaje coś, czego nikt się nie spodziewał. Gdybym miał kogoś zamordować, zamordowałbym właśnie tak zarozumiałego małego sukinsyna jak Bobby Franks. Sekcja zwłok wykazuje, że nastolatek zmarł w wyniku uduszenia. Ktoś prawdopodobnie zablokował jego oddech dłonią lub wepchnął mu coś do gardła. Na ciele ofiary widnieją liczne obrażenia, wskazujące na to, że Bobby próbował walczyć. Na jego głowie widać rany i siniaki, które powstały najpewniej w wyniku uderzenia tępym narzędziem. Na twarz i genitalia chłopca wylano jakąś substancję chemiczną. Lekarz stwierdza jednak, że nie został on wykorzystany seksualnie. Śledczy wciąż badają obszar w pobliżu jeziora, gdzie odnaleziono ciało. Ustalają, że na tym terenie bardzo często bywa Nathan Leopold, 19-letni ornitolog. Młody mężczyzna zostaje wezwany na komisariat. Okazuje się, że pochodzi on z bardzo szanowanej rodziny niemieckich Żydów, która przybyła do Stanów w połowie XIX wieku. Trudno podejrzewać ich o potrzebę wyłudzenia okupu. Dorobili się fortuny na transporcie zboża, minerałów i innych dóbr z wielkich jezior. Mieszkają w tej samej bogatej dzielnicy co rodzina Franksów, ale Nathan twierdzi, że nie znał Bobiego. Zeznania na temat prowadzonych w okolicy obserwacji ornitologicznych wydają się śledczym wiarygodne. Wkrótce na komisariat zgłasza się taksówkarz, który twierdzi, że pewnego dnia jego pasażerami byli dwaj młodzi, dobrze ubrani mężczyźni. Poprosili go, by zawiózł ich pod dom Jacoba Franksa. Na miejscu żaden z nich jednak nie wysiadł. Przez kilka minut siedzieli w samochodzie, po czym wskazali kierowcy inny adres. W 8 dniu śledztwa policji udaje się ustalić, że zabezpieczone na miejscu znalezienia ciała okulary wcale nie są tak zwyczajne i popularne, jak wydawało im się na początku. Do ich produkcji wykorzystano bardzo charakterystyczne zawiasy, co czyni je wyjątkowymi. Dzięki temu funkcjonariusze docierają do informacji, że na terenie Chicago sprzedano zaledwie 3 pary takich okularów. Ku zaskoczeniu wszystkich okazuje się, że właścicielem jednej z nich jest nie kto inny, jak przesłuchiwany niedawno ornitolog Nathan Leopold. Ponieważ przed posterunkiem policji cały czas czuwają żądni sensacji dziennikarze, tym razem funkcjonariusze zabierają chłopaka do hotelu. Wiedzą, że pochodzi on z bardzo wpływowej rodziny, więc za wszelką cenę próbują uniknąć skandalu. Nathan najpierw wypiera się tego, że zgubił okulary. Kiedy policja nie znajduje ich jednak w jego domu, przyznaje, że musiał je zgubić na kilka dni przed śmiercią Bobiego, kiedy razem ze znajomymi obserwował ptaki w pobliżu jeziora. Twierdzi, że w pewnym momencie zwyczajnie się potknął i właśnie wtedy okulary musiały wypaść z kieszonki na klatce piersiowej. Po tych zeznaniach jeden z asystentów prokuratora podaje mu parę okularów, każe włożyć ją do kieszeni koszuli i odtworzyć upadek. Tym razem
pozostają one na swoim miejscu, w wyniku czego przesłuchanie nabiera rozpędu. Na pytanie o to, co robił w dniu morderstwa, Nathan nie odpowiada jednoznacznie. Naciskany przez funkcjonariuszy w końcu wyznaje, że spędzał wtedy czas ze swoim przyjacielem Richardem Loebem. Twierdzi, że zjedli razem obiad, obserwowali ptaki w Lincoln Park, po południu jeździli po okolicy z dwiema dziewczynami, a ostatecznie wrócili do domu Leopolda. Śledczy skupiają się na tym, by nieco lepiej poznać przesłuchiwanego. Wtedy okazuje się, że Nathan ukończył studia na Uniwersytecie w Chicago, a obecnie uczęszcza do szkoły prawniczej, aby przygotować się do rozpoczęcia studiów na Harvardzie. Jego niezaprzeczalnym talentem jest niezwykła pamięć do języków obcych. Mężczyzna zna ich 15, w tym 5 włada biegle. Funkcjonariuszom udaje się ustalić, że policjanci przeszukujący dom przesłuchiwanego zabezpieczyli maszynę do pisania. Wszystkie kropki zdają się więc powoli łączyć. Nathan niewątpliwie ma wystarczające wykształcenie, aby być twórcą żądania okupu, które otrzymali rodzice ofiary. Tym bardziej, że list zawierał sformułowania, które wskazywały na to, że napisał je ktoś, kto ma jakąś wiedzę na temat prawa. Leopold jednak nie znał ofiary ani jego rodziny. Przesłuchanie trwa do 4 nad ranem, po czym mężczyzna zostaje zabrany na komisariat. Nie ma pojęcia, że do tego samego hotelu, w którym zeznawał, przywieziony zostaje również jego przyjaciel, Richard Loeb, i okazuje się, że jego wersja wydarzeń z dnia morderstwa Bobiego różni się od tej przedstawionej przez Nathana. Twierdzi, że faktycznie zjedli razem obiad, ale rozdzielili się w porze kolacji. Mężczyzna mówi, że nie pamięta, co robił w noc morderstwa. Wkrótce jednak zmienia swoje zeznania i obie wersje wydają się spójne. Brakuje w nich trochę szczegółów, ponieważ Richard utrzymuje, że sporo wypił tego wieczoru i niektórych faktów po prostu nie pamięta. Prokurator zaczyna im nawet wierzyć, ale wtedy do akcji wkraczają reporterzy, którzy w tym czasie prowadzą już właściwie własne śledztwo. Dwóch dziennikarzy wie, że Leopold udzielał się w kole naukowym studentów prawa. Docierają do innych uczestników i porównują materiały naukowe Nathana pisane na maszynie z żądaniem okupu. Niektóre z nich są niemal identyczne. Funkcjonariusze postanawiają więc nie odpuszczać. Docierają do szofera Leopoldów, który mówi, że tego dnia, kiedy Bobby został porwany, pracował przy samochodzie właściwie przez cały dzień. Utrzymuje, że pojazd do późna znajdował się w garażu, nieświadomie podważając tym samym zeznania Nathana, który twierdził, że jeździł nim po okolicy razem z Richardem. Policja postanawia ponownie przesłuchać zatrzymanych mężczyzn i w oddzielnych pomieszczeniach skonfrontować ich z odkrytym kłamstwem. Już w ciągu kolejnych 2 godzin pojawia się zupełnie nowa wersja wydarzeń, która wszystkich wprawia w osłupienie. Okazuje się, że całe to porwanie i morderstwo miały być intelektualnym wyzwaniem i niecodzienną rozrywką dla 2 ponadprzeciętnie zdolnych i inteligentnych młodych mężczyzn. Tworzenie, rozwijanie i udoskonalanie całego planu dawało im mnóstwo satysfakcji. Cel był jasno określony. Nathan i Richard chcieli popełnić zbrodnię doskonałą, adekwatną do ich intelektu. Zdradzają, że planowanie zajęło im kilka miesięcy. Największym wyzwaniem była część z odebraniem okupu. Tym etapem stresowali się bardziej niż samym porwaniem czy morderstwem. Rozpatrywali kilka różnych opcji. W końcu zdecydowali się wdrożyć plan, w którym przekazali ojcu chłopca informacje o tym, by udał się do apteki w pobliżu dworca kolejowego. Założenia były następujące. Porywacze chcieli tam zadzwonić i przekazać Jacobowi, by ten wsiadł do konkretnego pociągu, którego odjazd zaplanowany był za kilka minut. Mężczyzna musiałby się wówczas bardzo pośpieszyć i nie miałby czasu na wezwanie policji. We wskazanym wagonie ojciec ofiary miał znaleźć notatkę, która zawierała informację, w którym miejscu powinien on wyrzucić z pociągu pieniądze.
Nathan i Richard planowali tam czekać, aby od razu je zabrać. Co ciekawe, choć tworzenie planu zajęło mężczyznom niemal pół roku, to wspólnie podjęli decyzję, że ofiarę wybiorą dopiero w dniu porwania. Warunek był jeden. Musiała mieć bogatych rodziców, którzy będą gotowi zapłacić okup. Później stwierdzili też, że powinien to być ktoś znajomy, żeby łatwo było go zwabić do samochodu. Nie obawiali się, że porwany będzie w stanie ich później zidentyfikować. Od początku wiedzieli, że zamordują swoją ofiarę. Na jakimś etapie mężczyźni rozważali nawet porwanie swoich własnych ojców lub braci, ale ostatecznie doszli do wniosku, że jest to za duże ryzyko. Byli zgodni, że porwanego będzie trzeba jak najszybciej zabić, aby zminimalizować zagrożenie ucieczki. Po morderstwie priorytetowe było pozbycie się ciała. Przepust przy jeziorze wydawał im się idealnym miejscem, ponieważ był względnie ukryty i wiele osób w ogóle nie zdawało sobie sprawy z jego istnienia. Wrzucenie ofiary do przepustu pozwoliłoby im też uniknąć zakopywania zwłok. W dzień morderstwa Nathan i Richard podjechali pod szkołę w porze zakończenia zajęć. Prowadzili pewnego rodzaju selekcję. W pewnym momencie zauważyli Bobiego Franksa. Loeb znał go całkiem nieźle. Byli sąsiadami. Chłopak często korzystał z kortów tenisowych należących do jego rodziny. Richard wiedział więc, że złapienie go do samochodu będzie całkiem proste. Decyzja zapadła. Zawołał nastolatka, prosząc, by rzucił okiem na rakietę tenisową, a ten bez wahania się zgodził. Gdy tylko wsiadł do auta, został uderzony dłutem w głowę, a w gardło wepchnięto mu szmatkę, co doprowadziło do uduszenia. Mężczyźni nakryli ciało chłopaka materiałem i ruszyli w drogę. W pewnym momencie zjechali na pobocze, gdzie rozebrali ofiarę i wyrzucili jej rzeczy. Następnie wybrali się na hot dogi i oczekiwali, aż zrobi się ciemno. Dopiero wtedy wrzucili ciało Bobiego do przepustu. Kolejnym etapem było wykonanie telefonu do Jacoba Franksa i poinformowanie go, że doszło do porwania oraz wysłanie pocztą żądania okupu. Ostatni krok obejmował zacieranie śladów. Mężczyźni udali się do domu Loeba, gdzie spalili poplamione krwią ubrania. Wyczyścili również wynajęty samochód. Następnie udali się do kasyna, gdzie spędzili kolejne kilka godzin, a wracając do domu wyrzucili narzędzie zbrodni. Następnego dnia wprowadzili ostatnie poprawki do planu odebrania pieniędzy z okupu i umieścili list w ostatnim wagonie pociągu. Byli pewni, że wymyślony przez nich schemat działania nie ma wad. Dopiero kiedy zorientowali się, że Jacob Franks wcale nie przyszedł do wskazanej przez nich apteki, dotarło do nich, że ich skrupulatnie stworzony plan jednak się nie powiódł. Funkcjonariusze są wyraźnie wstrząśnięci tym, co właśnie usłyszeli. Widząc ich konsternację, Richard szybko dodaje: chcę tylko powiedzieć, że nie mam żadnego usprawiedliwienia, ale jestem całkowicie przekonany, że ani ten pomysł, ani ten czyn nie przyszedłby mi do głowy, gdyby nie sugestia i bodziec ze strony Leopolda. Nie sądzę, że byłbym w stanie zabić Franksa. W obliczu zeznań swojego przyjaciela Nathan nie brnie w dalsze kłamstwa. Jego zeznania są bardzo podobne, poza drobnymi szczegółami różni je jednak jeden bardzo istotny fragment. Leopold twierdzi, że to Loeb zabił Bobiego. Loeb z kolei upiera się przy tym, że mordercą jest Leopold. Początkowo wszyscy skłaniają się bardziej ku wersji Richarda, nazywając Nathana geniuszem zła, który swoim ponadprzeciętnym intelektem zdominował sympatycznego przyjaciela. Prokurator z jednej strony próbuje ustalić, który z mężczyzn faktycznie zabił ofiarę. Z drugiej jednak doskonale wie, że nie ma to dla niego większego znaczenia. W jego odczuciu obaj są tak samo winni, i obaj powinni ponieść najwyższy wymiar kary. O to zamierza walczyć. Sprawa natychmiast staje się niezwykle medialna. Gazety poświęcają mnóstwo miejsca na historię dwóch intelektualistów, bezdusznych zbrodniarzy. Nie brakuje komentarzy i ocen. W
Wśród nich można przeczytać: diaboliczny duch, przejawiający się w planowanym porwaniu i morderstwie, bogactwo i znaczenie rodzin, których synowie są w to zamieszani, wysokie osiągnięcia umysłowe młodzieży, sugestie perwersji, dziwne dziwactwa wskazane w wyznaniu, że dziecko zostało zabite dla okupu, dla doświadczenia, dla zaspokojenia pragnienia głębokiej intrygi, połączyły się, by uczynić tę sprawę klasą samą w sobie. Cała historia wywołuje również ogromne poruszenie wśród społeczności żydowskiej. Nie mogą pogodzić się z tym, że tej okropnej zbrodni dopuściły się kulturalne, wykształcone i błyskotliwe dzieci żydowskiej elity społecznej. Albert Loeb, ojciec Richarda, jest milionerem, dyrektorem dobrze prosperującej firmy zajmującej się sprzedażą wysyłkową. Tata Richarda też zajmuje stanowisko dyrektora, działa w branży związanej z transportem i produkcją. Obaj są bardzo szanowanymi i lubianymi członkami społeczności. Dziennikarz Meyer Levin, który będzie intensywnie pracował nad sprawą młodych sprawców, wyzna: w tej historii była jedyna makabryczna nuta ulgi, że ofiara również była Żydem. Chociaż w tej sprawie nigdy otwarcie nie poruszano aspektów rasowych, być może przyćmionych przez sensacyjne sugestie perwersji, nigdy nie uwolniliśmy się od myśli, że mordercami byli Żydzi. Zeznania nie pozostawiają złudzeń, ale prokurator wie, że mimo wszystko potrzebuje jak najwięcej dowodów. Udaje mu się dotrzeć do osoby, która sprzedała Leopoldowi kwas solny. To właśnie ta substancja została wylana na ciało Bobiego, aby ukryć jego rysy oraz obrzezanie. Funkcjonariusze zabezpieczają też wyrzucone z samochodu narzędzie zbrodni oraz porzucone na poboczu ubrania i buty ofiary. Zadowolony prokurator stwierdza, że udało im się zebrać najbardziej przekonujący materiał dowodowy, jaki kiedykolwiek widział w sprawie karnej. Ojciec Richarda jest po zawale i jego stan zdrowia nie jest najlepszy, więc o wsparcie dla Loeba zaczyna walczyć jego wujek. Udaje się do jednego z najwybitniejszych prawników w kraju, 60-letniego Clarence'a de Roa. Mężczyzna zasłynął, walcząc z karą śmierci. Oczekiwania zostają sprecyzowane niemal natychmiast. Załatw im dożywocie zamiast śmierci. To wszystko, o co prosimy. Zapłacimy każde pieniądze. Tylko na litość boską, nie pozwól im wisieć. Darrow decyduje się podjąć obronę podejrzanych, ale nie robi tego ze względu na honorarium. To świetny pretekst, by ponownie stoczyć walkę z karą śmierci. Wie, że sprawa jest niezwykle medialna na całym świecie, więc to idealna okazja, by ożywić dyskusję na temat zasadności takiego wymiaru kary. Mężczyzna nie ma jednak łatwego startu, jeśli chodzi o budowanie linii obrony. Pozostawieni bez prawnika sprawcy zdążyli się już do wszystkiego przyznać, a nawet pomogli śledczym znaleźć obciążające ich dowody. Kiedy w końcu udaje mu się spotkać z Richardem i Nathanem, od razu nakazuje im: bądźcie grzeczni, bądźcie uprzejmi, ale nie pomagajcie więcej prokuratorowi, po prostu siedźcie cicho i nie odpowiadajcie na pytania. 5 czerwca 1924 roku ława przysięgłych stawia mężczyznom zarzuty morderstwa i porwania. Opinia publiczna jest oburzona nie tylko samą zbrodnią, ale też krążącymi plotkami na temat tego, że bogate rodziny bezdusznych sprawców zapłacą sławnemu prawnikowi $1 000 000 za uratowanie ich synów przed szubienicą. Te jednak zaprzeczają tym pogłoskom. Wujek Richarda rekrutuje 3 czołowych ekspertów w dziedzinie psychiatrii. Wybiera specjalistów, którzy nie negują istnienia podstawowych motywów i kompulsji. Dla linii obrony idealnie byłoby podważyć poczytalność sprawców. Nathan Leopold dobrze się czuje podczas sesji z lekarzami. Mężczyzna uwielbia być w centrum zainteresowania, więc szansa na ciągłe opowiadanie o sobie i świadomość wnikliwego badania jego osobowości dają mu dużo satysfakcji. Loeb nie podziela tego entuzjazmu. Jest znudzony tymi spotkaniami.
Żaden z oskarżonych nie okazuje skruchy. Popełniona z zimną krwią zbrodnia nie wywołuje w nich wyrzutów sumienia. Czują się niekomfortowo tylko z tym, że ściągnęli tyle nieszczęścia na swoje rodziny. Proces rusza 21 lipca 1924 roku. Wszyscy spodziewają się, że Darrow ogłosi, że oskarżeni nie przyznają się do winy, ponieważ w chwili popełnienia zbrodni byli niepoczytalni. Ten jednak zaskakuje zebranych na sali, zaczynając swoje przemówienie od słów. Chcemy tu szczerze oświadczyć, że nikt w tej sprawie nie wierzy, że oskarżeni powinni zostać zwolnieni. Uważamy, że należy ich trwale odizolować od społeczeństwa. Po długich przemyśleniach i wnikliwych dyskusjach postanowiliśmy wystąpić do sądu z wnioskiem oskarżonych o przyznanie się do winy. Prawnik już od jakiegoś czasu omawiał taką linię obrony z rodzicami Nathana i Richarda, ale im samym przedstawił ją dopiero kilka godzin przed rozprawą. Wyjaśnił to następująco. Prokurator postawił was w stan oskarżenia zarówno o morderstwo, jak i o porwanie. Sądziłby was pod jednym zarzutem, powiedzmy o morderstwo. Jeśli zapadłby wyrok inny niż powieszenie, mógłby się odwołać i osądzić was ponownie za porwanie. Jest tylko jeden sposób, aby pozbawić go drugiej szansy. Przyznanie się do obu zarzutów, zanim prokurator będzie miał możliwość wycofania jednego z nich. Dlatego element zaskoczenia jest absolutnie niezbędny. Prawnik wie również, że przyznając się do winy, oskarżeni mają szansę uniknąć procesu z ławą przysięgłych. Wtedy przekonać będzie trzeba tylko sędziego, który zadecyduje o karze. Chcąc wykazać niepoczytalność, oskarżeni musieliby przekonać ławę. Darrow wie, że łatwiej skazać kogoś na śmierć, kiedy jest to wspólna decyzja. Taki wymiar kary w procesie bez ławy to decyzja wyłącznie sędziego, który będzie musiał z nią później żyć. Zdaje się, że dopiero teraz oskarżeni zaczynają zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Zgodnie ze wskazówkami prawnika posłusznie przyznają się do winy. Również do sędziego zaczyna docierać, że tylko w jego rękach leży dalszy los, a właściwie decyzja o prawie do dalszego życia oskarżonych. 60-letni przedstawiciel prawa wydawał już w swojej karierze wyroki śmierci. Wszystkie jednak podyktowane były stanowiskiem ławy przysięgłych. W dusznej sali sądowej znajduje się około 300 osób, z czego 200 to przedstawiciele mediów. Prokurator stanowy Robert Crowe rozpoczyna swoje wystąpienie, oświadcza. Dowody w tej sprawie wykazują, że Nathan Leopold oraz Richard Loeb to młodzi mężczyźni w wieku 19 lat, że obaj są synami wielce szanowanych obywateli, że ich rodzice zapewnili im wszelkie przywileje i korzyści, jakie tylko mogły im dać bogactwo i pobłażliwość. Uczęszczali do najlepszych szkół w tej społeczności. Od czasu do czasu korzystali ze wsparcia prywatnych nauczycieli. Ci młodzi mężczyźni zachowywali się tak, jak zachowywała się większość młodych mężczyzn w ich społeczeństwie. Z tą różnicą, że rozwinęła się w nich chęć uprawiania hazardu i grali o duże stawki, których wysokość była taka, że nawet ich bogaci towarzysze nie mogli sobie pozwolić na wspólną grę. Z materiału dowodowego wynika ponadto, że w październiku lub w listopadzie ubiegłego roku ci dwaj oskarżeni zawarli spisek, którego celem było zdobycie pieniędzy. I aby je zdobyć, byli gotowi i chętni do popełnienia morderstwa z zimną krwią. Prokuratorska przemowa rozpoczynająca rozprawę trwa ponad godzinę. Kończy się słowami, których oskarżeni obawiali się najbardziej. W imieniu narodu, w imieniu rodziców oraz dzieci tego stanu żądam kary śmierci dla obu tych zimnokrwistych i okrutnych morderców. Darrow, który broni Nathana i Richarda, w środowisku prawniczym nazywany jest starym lbem. Od razu ustosunkowuje się do słów oskarżyciela i mówi: Wysoki sądzie, jakkolwiek okropne jest każde zabójstwo, powieszenie dwóch chłopców w tym wieku byłoby bezprecedensowe.
i w żadnym wypadku nie przywróciłoby życia Bobiego Franksa, ani nie zwiększyłoby pokoju i bezpieczeństwa wśród społeczności. Prokurator wie, że ma przed sobą trudnego przeciwnika. Skupia się więc na podkreślaniu każdego szczegółu, aby okrucieństwo zbrodni i wyrachowanie sprawców wybrzmiały na sali sądowej bardzo dosadnie. Choć młodym mężczyznom grozi kara śmierci, żaden z nich nie okazuje skruchy. W przerwach między rozprawami rozmawiają z reporterami, wyrażają nadzieję na skuteczną linię obrony, a nawet próbują żartować. Strategia prawnika opiera się głównie na podkreślaniu młodego wieku oskarżonych oraz na wykorzystaniu opinii psychiatrów. Eksperci przestudiowali niemal każdy szczegół z życia Richarda i Nathana, a stworzony przez nich raport liczy około 300 stron. Ma on pomóc ustalić, dlaczego dwóch nastolatków zamordowało Bobiego. Według przedstawionych analiz skłonności przestępcze u Richarda Loeba zaczęły ujawniać się już w wieku dziecięcym. Zdarzało mu się podkradać pieniądze i różne przedmioty. Nie miał w związku z tym żadnych wyrzutów sumienia. Nie czuł też strachu. Towarzyszyło mu jedynie poczucie wstydu, ale tylko w sytuacji, gdy został przyłapany. Nie potrzebował kradzionych rzeczy. Robił to tylko dla dreszczyku emocji. To on był inicjatorem. Rola Nathana polegała na współudziale w jego przestępczych czynach. Dlaczego się na to godził? Eksperci ustalili, że robił to w zamian za ograniczone przysługi homoseksualne ze strony Loeba. Małe występki powoli zmieniały się w coraz poważniejsze. Drobne kradzieże przerodziły się w kradzieże i niszczenie samochodów. Doszły do tego fałszywe alarmy przeciwpożarowe, a nawet podpalenia. W 1923 roku przyjaciele zaplanowali włamanie. Zabrali ze sobą nawet rewolwer i linę, aby w razie potrzeby strzelić do nocnego stróża oraz związać go z posie. Na szczęście w drodze na miejsce zepsuł im się samochód i do realizacji planu ostatecznie nie doszło. Osobowość Loeba opisywana jest jako psychopatyczna. Od czwartego roku życia miał guwernantkę, która poświęcała mnóstwo czasu na jego edukację oraz motywowanie do przyswajania wiedzy. Richard jest bardzo inteligentnym chłopakiem. Jego IQ wynosi 160. Na każdym etapie szkolnictwa wyprzedzał swoich rówieśników. Szkołę podstawową skończył już w wieku 12 lat, średnią mając 14, i właściwie od razu po niej rozpoczął studia. Guwernantka w rozmowie z lekarzami przyznała, że dostrzegała w chłopcu pewne wady i może zbyt szybko wymierzała mu kary, przez co ten nabrał nawyku kłamania i po jakimś czasie oszukiwał innych właściwie bez zająknięcia. Choć Richard był jednym z najmłodszych absolwentów swojej uczelni, to ze względu na lenistwo i brak motywacji nie osiągnął na niej wybitnych wyników. Był jeden temat, którego edukacja Loeba nie obejmowała. I była to oczywiście edukacja seksualna. Pierwsze rozmowy na ten temat przeprowadzał z rodzinnym szoferem. Początkowo nie był tym szczególnie zainteresowany, ale szybko nauczył się wykorzystywać swoje atuty w kontaktach z płcią przeciwną. Był przystojny, szarmancki, bogaty oraz inteligentny. Korzystał z okazji, które się pojawiały, ale ani seks, ani poważny związek z kobietą nie były dla niego priorytetem. W życiu miał jeszcze tylko jeden cel – popełnić zbrodnię doskonałą. Potem był gotowy odejść. Jeden z psychiatrów tak podsumowuje badania nad osobowością Richarda. Całe życie Loeba od początku jego aspołecznej działalności zmierzało w stronę samozagłady. On sam zdecydowanie i poważnie rozważał samobójstwo. Powiedział mi, że jest zadowolony ze swojego życia, ale ono nie ma mu nic więcej do zaoferowania, ponieważ wyczerpał całą gamę. Twierdził, że przeżył już swoje życie. Drugi lekarz dodaje: byłem zdumiony absolutnym brakiem jakichkolwiek oznak normalnych uczuć, jakich można by się było spodziewać w takich okolicznościach. Nie okazał żadnych wyrzutów sumienia, żadnego żalu, żadnego współczucia dla osób zaangażowanych w tę sprawę.
Opowiedział szczegóły przestępstwa, łącznie z faktem, że zadał cios. Następnie uwaga zebranych na sali sądowej skupia się na części dotyczącej Nathana. Okazuje się, że od najmłodszych lat był bardzo chorowity i mierzył się z wieloma problemami hormonalnymi. Jego matka zmarła, gdy miał zaledwie 17 lat. Chłopak się o to obwiniał, ponieważ to po jego urodzeniu kobieta tak bardzo podupadła na zdrowiu, że nigdy nie wróciła do pełnej sprawności. Nie potrafił też pogodzić tak ogromnej straty i cierpienia z wiarą, więc po śmierci matki stał się ateistą. Nathan nie jest po prostu inteligentny. On jest geniuszem. Jego IQ wynosi 210, podczas gdy u przeciętnego człowieka plasuje się ono mniej więcej na poziomie 100. Chłopak od zawsze czuł tę różnicę. W szkole mówił rówieśnikom wprost, że jest od nich lepszy. Uchodził za wyniosłego i zarozumiałego. Z Richardem studiowali przez jakiś czas na jednej uczelni. Psychiatrzy stwierdzili, że Leopold niełatwo nawiązuje przyjaźnie i szczególnie trudno jest mu zbudować kontakt z płcią przeciwną. Tak naprawdę nigdy nie pociągały go kobiety i uważa je za intelektualnie gorsze. Psychiatrzy uważają Nathana za zdecydowanie bardziej prawdomównego i szczerego w porównaniu z Richardem. W raporcie uwzględniają następujące wnioski. Pacjent nie stara się zrzucać winy za przestępstwo na swojego towarzysza, choć upiera się, że nie chciał popełniać zbrodni i nie czerpał z tego żadnej szczególnej przyjemności. Uważa, że jedynym powodem, dla którego się tego dopuścił, był pakt. Pakt przyjaźni z Richardem i jego pragnienie, aby to zrobić. Ponieważ miał wyraźny popęd seksualny i nie był w stanie go zaspokoić w normalnych stosunkach heteroseksualnych, był to niewątpliwie stan głęboko przygnębiający w jego życiu emocjonalnym. Starał się zrekompensować swoje kompleksy światem fantazji, w którym można było zaspokoić pragnienie fizycznej doskonałości. Richard potrzebował publiczności. W jego fantazjach był nią gang kryminalny czy mafia. W rzeczywistości jego prawdziwą publicznością był Nathan. W rezultacie chłopcy ze swoimi złożonymi osobowościami weszli w tę emocjonalną umowę. Leopold miał mieć przywilej wkładania swojego penisa między nogi Loba podczas specjalnych randek. Miało to być 3 razy w ciągu 2 miesięcy, jeśli będą kontynuować swoją działalność kryminalną. Jeden z psychiatrów dodaje, że według niego Nathan ma osobowość paranoiczną. Podjęcie decyzji, czy popełnić morderstwo, było dla niego właściwie taką samą formą wyboru, jak to, czy zjeść ciasto na kolację. Prokurator dopytuje ekspertów, czy są w stanie jednoznacznie stwierdzić, dlaczego oskarżeni dopuścili się tej zbrodni. Lekarz odpowiada: nie wiem, czy istniał bezpośredni motyw. Czuję, że Loeb kierował się rządzą całkowitej władzy, urzeczywistnienia fantazji o zbrodni doskonałej. Jeśli chodzi o Leopolda, to nie wiem, czy miał jakikolwiek motyw. Obrońca mężczyzn przyjmuje charakterystyczny dla siebie styl narracji, który uczynił go jednym z najwybitniejszych prawników. Zwraca się do sądu mówiąc: teraz rozumiem, że kiedy w tej sprawie wszystko zostało już opowiedziane od początku do końca, stanowisko prokuratora stanowego jest takie, że wszechświat się zawali, jeśli ci chłopcy nie zostaną powieszeni. Muszę powiedzieć, że nigdy wcześniej nie widziałem takiej pasji i entuzjazmu dla kary śmierci jak w tej sprawie, a wcześniej doszło do 1000 zabójstw, o wiele bardziej przerażających w szczegółach. Były ich 1000 wcześniej i prawdopodobnie będą 1000 kolejnych, niezależnie od tego, czy ci chłopcy zostaną powieszeni, czy pójdą do więzienia. Gdybym uważał, że powieszenie ich zapobiegnie przyszłym morderstwom, prawdopodobnie byłbym za, ale nie mam takiego przeczucia. Co jest okolicznością łagodzącą? Czy jest to młodość? Jeśli tak, to dlaczego? Po prostu dlatego, że dziecko nie ma takiej oceny życia, jaką ma osoba dorosła.
Nie mogę zrozumieć beztroski prawników, którzy mówią o powieszeniu dwóch chłopców, jakby mówili o wakacjach. Choć już te słowa wiele osób skłaniają do refleksji, to nie jest jeszcze wszystko, na co stać sławnego prawnika. Punkt kulminacyjny ma miejsce 22 sierpnia 1924 roku, kiedy Clarence Darrow wygłasza ponad dwugodzinne przemówienie, które zostaje okrzyknięte najlepszym w jego długoletniej karierze. Mówi między innymi o tym, że nigdy nie było w Chicago przypadku, aby na podstawie przyznania się do winy chłopca poniżej 21 roku życia skazano go na śmierć. Obrońca podkreśla: podniosę ten wiek i powiem więcej. Nigdy nie było sprawy, w której człowiek poniżej 23 roku życia został skazany na śmierć. Dlaczego prokurator walczy o coś, czego nigdy wcześniej nie żądano? Wiem, że w ciągu ostatnich 10 lat w Chicago 450 osób zostało oskarżonych o morderstwo i przyznało się do winy, ale tylko jedna została powieszona. Sprawca miał jednak 40 lat. Nazywają to morderstwem z zimną krwią, ponieważ chcą odebrać ludzkie życia. Upieram się, Wysoki Sądzie, że według wszystkich uczciwych zasad i miar było to jedno z najmniej nikczemnych i okrutnych morderstw ze wszystkich, jakie znałem. Biedny mały Bobby Franks bardzo niewiele wycierpiał. Wszystko skończyło się w 15 minut po tym, jak wsiadł do samochodu. To niczego nie usprawiedliwi, ale to już się stało. To bezsensowny, bezużyteczny, bezcelowy i pozbawiony motywów czyn dwóch chłopców. Nie było w nim ani odrobiny nienawiści, ani ziarenka złośliwości. Nie było okazji do okrucieństwa. Chyba że śmierć jest okrutna. I tak, śmierć jest okrutna. Darrow całkowicie podważa motyw sugerowany przez prokuratora, czyli okup. Uważa, że mało prawdopodobnym jest fakt, by oskarżeni zdecydowali się na zbrodnię ze względu na 10 tysięcy dolarów do podziału. W chwili morderstwa Loeb miał na koncie czekowym 3 tysiące dolarów, a ojciec dawał mu pieniądze, kiedy tylko chciał. Ojciec Leopolda planował mu właśnie dać 3 tysiące dolarów na podróż do Europy. W podsumowaniu prawnik mówi: mieli dziwny, prawie niemożliwy związek. Leopold w swojej obsesji na punkcie nadczłowieka wielokrotnie powtarzał, że Loeb był jego wyobrażeniem o nadczłowieku. Miał do niego taki stosunek, jaki ma się do najbardziej oddanego przyjaciela, albo jaki mężczyzna ma do kochanki. Bez połączenia tych dwóch rzeczy prawdopodobnie nic by się nie wydarzyło. Ten straszny czyn był dziełem niedojrzałych i chorych mózgów, czynem dzieci. Łatwą i popularną rzeczą byłoby powieszenie moich klientów. Wiem o tym. Mężczyźni i kobiety, którzy nie myślą, będą klaskać. Okrutni i bezmyślni to pochwalą. Dziś będzie to łatwe, ale w Chicago na wyciągnięcie ręki, wzdłuż i wszerz całego kraju, coraz więcej ojców i matek, ludzi humanitarnych, życzliwych i pełnych nadziei, którzy zyskują zrozumienie i zadają pytania nie tylko o tych biednych chłopców, ale także o swoje dzieci, ci nie przyłączą się do uznania śmierci moich klientów. Prosiliby o zaprzestanie rozlewu krwi i o przywrócenie normalnych ludzkich odczuć. A w miarę upływu dni, miesięcy i lat będą prosić o to coraz częściej. Wiem, że Wysoki Sąd stoi pomiędzy przyszłością a przeszłością. Wiem, że przyszłość jest ze mną i wiem, o co tu walczę. Proszę o życie, zrozumienie, miłość, dobroć i nieskończone miłosierdzie, które bierze pod uwagę wszystko. Błagam, abyśmy przezwyciężyli okrucieństwo dobrocią, a nienawiść miłością. Wiem, że przyszłość jest po mojej stronie. Zamknięcie sprawy przez prokuraturę zajmuje 2 dni. Sąd ogłasza wyrok w środę 19 września 1924 roku. Stwierdza, że nie można uznać oskarżonych za niepoczytalnych, choć bez wątpienia pod pewnymi względami są zaburzeni.
Dodaje też, że wnikliwe raporty psychiatryczne na pewno będą cennym wkładem w kryminologię. W końcu postanawia zakończyć nerwowe oczekiwanie i oznajmia. Nałożenie najsurowszej kary przewidzianej w prawie byłoby linią najmniejszego oporu. Wybierając karę pozbawienia wolności zamiast śmierci, sąd kieruje się głównie względami wieku oskarżonych. Kara dożywotniego pozbawienia wolności nie może w tej chwili uderzać w wyobraźnię publiczną z taką samą siłą jak śmierć przez powieszenie, ale dla przestępców, zwłaszcza tego typu, jakimi są skazani, długotrwałe cierpienia wynikające z lat pozbawienia wolności mogą równie dobrze być surowszą formą zemsty i pokuty. Sąd skazuje Nathana i Richarda na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo oraz na 99 lat więzienia za porwanie. Po zakończeniu procesu sędzia udał się na urlop, a po powrocie ogłosił, że jego zdrowie zostało tak nadszarpnięte tą sprawą, że zamierza rozpatrywać już wyłącznie pozwy rozwodowe. Jacob Franks zmarł kilka lat później, ale nigdy nie pogodził się ze stratą najmłodszego syna. Matka Bobiego, Flora, przez cały proces cierpiała na urojenia. W końcu jednak udało jej się ustabilizować zdrowie psychiczne i po śmierci męża wyszła nawet ponownie za mąż. Albert Loeb, ojciec Richarda, zmarł miesiąc po wydaniu wyroku. Nie widział syna od czasu aresztowania. Ojciec Nathana zmarł na zawał serca w 1929 roku. Obciążony ogromnym wstydem i smutkiem po procesie wyprowadził się ze swojego domu. Dwóch braci Leopolda zmieniło nazwisko, aby nikt nie wiązał ich ze sprawą. Skazani trafili do tego samego zakładu karnego. Wkrótce utworzyli w nim szkołę dla więźniów, gdzie zajmowali się pracami administracyjnymi i prowadzili zajęcia. Wszystko wskazywało na to, że przynajmniej teraz wykorzystają swoje talenty i lata kosztownej edukacji, robiąc coś pożytecznego. Wkrótce jednak dotkliwie się przekonali, że więzienie nie jest bezpiecznym miejscem. W styczniu 1936 roku współwięzień Richarda zaatakował go pod prysznicem brzytwą, zadając mu ponad 50 ran. Mimo intensywnej walki kilku lekarzy, 32-latek zmarł z powodu wykrwawienia. Sprawca twierdził, że dopuścił się tego ze względu na homoseksualne zaloty, ale sekcja zwłok wykazała, że gardło Richarda zostało podcięte od tyłu, więc raczej nie ma możliwości, by to on zaskoczył swojego oprawcę. Ponadto na ciele drugiego więźnia nie stwierdzono żadnych obrażeń ani zadrapań, choć tłumaczył się koniecznością samoobrony. Prawdziwym powodem były prawdopodobnie pieniądze. Nathan pożegnał wówczas swojego przyjaciela. W swojej książce opisał później tę chwilę. W końcu przykryliśmy go prześcieradłem, ale po chwili odsunąłem materiał z jego twarzy i usiadłem na stołku obok stołu, przy którym leżał. Chciałem na niego ostatni raz spojrzeć, bo choć może to zabrzmieć dziwnie, był moim najlepszym kumplem. W pewnym sensie był także największym wrogiem, jakiego kiedykolwiek miałem, bo przyjaźń z nim kosztowała mnie życie. Leopold większość lat spędzonych w więzieniu poświęcił nauce. Opanował kolejne języki obce, studiował matematykę, hodował kanarki i udzielał się jako wolontariusz w projekcie dotyczącym malarii. W 1953 roku doszło do pierwszej rozprawy dotyczącej zwolnienia warunkowego, ale prokurator stanowy tak mocno się temu sprzeciwiał, że komisja do spraw zwolnień odrzuciła wniosek i zadecydowała, że nie będzie rozpatrywać jego sprawy przez kolejne 12 lat. W 1958 roku Leopold wydał autobiografię o tytule Życie plus 99 lat. Została ona opublikowana w ramach jego kampanii na rzecz uzyskania zwolnienia warunkowego i przez 14 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów New York Timesa. W większości zebrała pozytywne recenzje, choć niektórzy zarzucali autorowi, że napisał ją wyłącznie po to, aby ocieplić publiczny wizerunek poprzez ignorowanie ciemnej strony swojej przeszłości.
Mimo tego w marcu 1958 roku, po 33 latach więzienia, Nathan wyszedł na wolność. Aby uniknąć skandalu, wyjechał do Puerto Rico, gdzie skończył studia, a w 1961 roku wziął ślub ze swoją wybranką, wdową po portorykańskim lekarzu. Nathan Leopold zmarł na atak serca w wieku 66 lat. Jego żona była z nim do końca.